W parze szmini czytamy z jednej strony o bardzo pozytywne wydarzenie, jak inauguracja świątyni, jak inauguracja ołtarzu, jak Hashem zaakceptował nasze działanie i składanie ofiary. I z drugiej strony o tragicznej śmierci Nadawi Awihu, dwóch dzieci Aarona, które składali kazidło, taką jak jest opisana w torze, jako esz zara, obcy ogień, taką, na którą nie było instrukcji. Z pierwszym rzut oko ta historia nie wymaga żaden tłumaczenia. Jest napisane, oni robili to, co na to nie mieli zlecenie, w związku z tym jest to grzech i w związku z tym oni zmarli. I z drugiej strony my widzimy, że Rashi wraca uwagę na ten temat i daje nam zupełnie inne tłumaczenie. On wycytuje Rabbi Eliezer, który mówi, że to, co oni zmarli, to nie jest to, co nic innego niż po prostu to, że oni mówili halacha przed ich nauczycielem, przed Mojżesz. Nie wolno dla ucznia mówić halacha i rozstrzygnąć halacha przed jego nauczycielem. A oni to zrobili. Mamy na myśli to, że tu cały lud był tak zadowolony z tego, że wyszedł ogień i jadło w składanych ofiarach, co było symbolem, że Hashem akceptuje nasz ofiar. I wtedy oni mówili, że to pomimo, że już jest ogień od nieba, to nie wystarczy, trzeba też robić nasze. Pomimo, że my jesteśmy ludzi i to jest z Hashem i to jest ważniejsze, jednak musi być też nasze działanie i my musimy też robić nasze ogień. I to było ich grzech. To, że oni mówili halacha, mówili zasada żydowska w obecności ich nauczycielem, w obecności Moshe Rabbeinu. I tu jest pytanie, co tutaj się dzieje. Tora przecież mówi bardzo jasno i wyraźnie, na czym polega ich grzech. Jest ewidentnie napisane obcy ogień, którego on im nie nakazał. Jest napisane, że oni składali przed Hashem taką kazidło, na które oni dostali instrukcję. Co to wymaga tłumaczenia? I taki nawet powiedziałbym dziwne tłumaczenie, że nie chodzi o to, co jest napisane ewidentnie w torze, tylko w ogóle o czymś, które w ogóle nie jest napisane w torze, że chodzi o to, że oni mówili instrukcja halachiczna w obecności Moshe Rabbeinu bez jego pozwolenia. Więc Lubavitcher Rebbe to tłumaczy bardzo ładnie i mówi, co przeszkadzało Rashemu, co bolało mu, dlaczego on musiał to tutaj zmienić nasze powierzchowne, proste i naturalne rozumienie w tej sprawie. On mówi po prostu, jak to jest napisane. Wyszedł ogień sprzed Boga i strawił ich i umarli przed Bogiem. Czyli słowa używana jest wyszedł ogień sprzed Boga. I to w ramach bardzo negatywne wydarzenie. Ale jeżeli wracamy jeden werset do tylu, widzimy, jak jest napisane wyszedł ogień sprzed Boga i strawił na ołtarzu oddanej ola i tłuszcze. Cały lud ujarzył, krzyczeli z zachwyceniem i modląc się, upadli na twarz. Czyli wszyscy byli tak wzruszeni wtedy, kiedy właśnie wyszedł ogień sprzed Boga. Tu jest napisane wyszedł ogień sprzed Boga i tu jest napisane wyszedł ogień sprzed Boga. Tu to jest tragedia w ramach tego, że zmarli dwóch dzieci Aarona. Tu to jest taki wzruszający moment, kiedy wszyscy upadli na twarze, bo to było niesamowite zobaczyć, jak Bóg akceptuje ich ofiarę. Więc Rashi mówi, jeżeli to samo wyrażenie, ten sam wyrażenie jest i tu, to znaczy, że coś my tutaj nie rozumiemy. I musimy powiedzieć, że sam fakt, co oni robili, to miało ten sam charakter, co wydarzyło się wcześniej. Coś, które spowoduje giluj szchina, spowoduje odkrycie Boga, tak jak Hashem staje się bardziej odkryty i ujawniony dla nas. Jest to bardzo pozytywne. I ich grzech nie polega na to, że oni składali kazidło bez zlecenia. Tylko właśnie to,
że oni dawali i ogłosili instrukcje halachiczne w obecności ich nauczyciel Moshe Rabbeinu. I ponieważ jest napisane, że Hashem jest bardzo restrykcyjny właśnie z ci, którzy są bardzo sprawiedliwi i z nimi nawet rozlicza się za małe rzeczy, które dla nas są nie więcej niż delikatnych niuansów, dlatego też to od razu trafili do swojej śmierci. Ale to nie dlatego, że składali obcy ogień, tylko dlatego, że dawali instrukcje w obecności ich nauczyciela Moshe Rabbeinu.